Cześć, z tej strony Bartek Tarka z firmy Solid Expert. Kontynuując serię poradników na temat SolidWorks CAM i technologicznej bazy danych, zapoznamy się z dostosowaniem operacji konturowania do naszych potrzeb. Posłużę się operacją, która przypisana jest do strategii obróbki własności dodania. Przypomnę tylko, że każda strategia obróbki może zawierać swoje charakterystyczne ustawienia dla zawartych w niej operacji. Ustawieniem, które bardzo często jest edytowane jako pierwsze w przypadku operacji konturowania, jest głębokość skrawania. W tym celu przejdźmy do zakładki Kontur, do grupy Parametry głębokości. Możemy tutaj wprowadzić parametry, za pomocą których SolidWorks CAM wyprowadzi odpowiednią ilość poziomów obróbki dla obrabianej własności. W tym przypadku zmienię maksymalną wartość głębokości skrawania z 50 do 100% średnicy narzędzia. Wartość w polu pierwszego skrawania odpowiada za głębokość skrawania na pierwszym poziomie obróbki. Maksymalna wielkość skrawania ogranicza głębokość na pozostałych poziomach. Dostępne jest również pole wielkość ostatniego skrawania, gdzie użytkownik może wymusić głębokość skrawania dla ostatniego poziomu obróbki. Pierwsze dwa parametry użytkownik może zdefiniować, odnosząc się procentowo do średnicy narzędzia. Taki sposób podania głębokości skrawania jest najbardziej efektywny dla strategii, ponieważ wartość głębokości zostanie w automatyczny sposób dostosowana w przypadku wyboru innego narzędzia. Kolejnym ustawieniem, które warto dostosować przy aktualizacji strategii obróbki, są ruchy pomocnicze. W zakładce Wejście możemy dostosować ruch wejścia, ruch wyjścia oraz ruchy przejazdu pomiędzy poziomami obróbki. Zacznijmy od ruchu wejścia, który wydłużę, aby odsunąć narzędzie od materiału przed rozpoczęciem obróbki. W tym celu zwiększam wartość promienia łuku, która również jest zdefiniowana procentowo w odniesieniu do średnicy narzędzia. Wprowadzę wartość 50%. Zwiększę również wartość kąta łuku do 90 stopni oraz wydłużę wielkość wejścia do 100% średnicy narzędzia. Ruch wyjścia domyślnie korzysta z opcji Przejmuj ustawienia z ruchu wejścia i takie ustawienie pozostawię. Dostosuję natomiast ustawienie przejazdu pomiędzy poziomami obróbki. W grupie Łącza pomiędzy, w polu Głębokość skrawania, zastępuję opcję Wycofaj do płaszczyzny odsunięcia opcją Pozostań na dole. W takim przypadku narzędzie zamiast odjeżdżać na płaszczyznę bezpieczną po zakończeniu obróbki dla danego poziomu, przejedzie bezpośrednio ruchem roboczym do początku kolejnego poziomu obróbki. Możemy również dostosować wartość posuwu w tym ruchu, korzystając z pola Wskaźnik posuwu. Kolejnym ustawieniem, które warto sprawdzić w operacji konturowania, są ustawienia wywołania kompensacji narzędzia. W zakładce płaszczyzny NC w grupie Parametry wykończenia CNC warto wyłączyć uruchomienie kompensacji, jeżeli z niej nie korzystamy. Tak zdefiniowaną operację wykorzystamy jako wzór dla naszej strategii obróbki. W tym celu przechodzimy do drzewa własności, klikamy prawym klawiszem myszy na odpowiednią własność i wybieramy opcję Zapisz plan operacji. Ważne, aby na tym etapie wybrać opcję Zastąp istniejący warunek własności. Spowoduje to aktualizację strategii zamiast utworzenia nowej. Po zaktualizowaniu strategii możemy sprawdzić jej działanie. Utworzę nową własność i wygeneruję automatycznie operację. Aby upewnić się, z jakich ustawień korzysta program, wejdźmy do okna nowo utworzonej operacji. Zwróćmy uwagę, że wykorzystane zostały ustawienia, które uprzednio zdefiniowaliśmy. Strategia została więc prawidłowo zdefiniowana i jest gotowa do użycia. Gotowe! Aktualizacja strategii jest prostym procesem, który znacznie przyspiesza późniejsze generowanie kodu na obrabiarki sterowane numerycznie. Na dzisiaj to już wszystko. Już niedługo kolejny odcinek z serii o technologicznej bazie danych. Cześć!